powiem wam szczerze, tak między nami, to ja bym kurwa miała robić w życiu przez cały życie, ta stara parze, nie? Ja się kurwa do tego nie nadaję. Czemu się nie nadajesz? Powiem ci, błagam, że drinki na pewno ten, byś robiła dobre. I spokojnie, ale jakby wkurwia mnie to, że każdy facet podchodzi niej, mogę cycka dotknąć. Ja pierdolę. Albo daje chłopowi zamówienie na wynos i on, że brakuje mi, że brakuje mu coś tam. Ja się pytam czego? No twojego numeru. Tak. No. Albo, no, czy w takim towarzystwie, to... Ale poczekaj. Albo w twoim towarzystwie wszystko smakuje. No. Ja. Na pewno tu wrócę, bo to najlepsze jedzenie, bo ty tu jesteś. Serio, są tacy cringe'owi goście? O? Ja bym chciał zjeść, ale z ciebie. O, na to jeszcze nie trafiłam. Nie? O Boże. Ale bym cię wytarmosił za te ognistowłose włosy. Dają pikanterii w moim jedzeniu. No, albo zdejmij ten kapelusz, wtedy ładniej wyglądasz. Chociaż nie wiem, czy się da ładniej. No cóż. Albo jak się tak wychylasz, to nie mogę na niczym innym skupić wzroku. Tak. Albo weź mnie pani to zagada do kolegi, bo on się wstydzi. No. Normalnie. No, ja mam takie... Kolega prosi o numer, ale pan jest sam. To co z tego? Ale to dla kolegi. Jo, pierdolę. On tak to się dzieje. Tak to się dzieje. A to jaki masz inny plan na siebie? Nie wiem właśnie, zastanawiam się. Ale mam jeszcze jeden tekst. Słyszałam. Ale bym chętnie włożył głowę między pani cycki.